Hej, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz, zapewne YouTube. Dzisiejszy film znów na Waszą prośbę, ze względu na to, że chciałbym z Wami porozmawiać o podrabianych iPhone'ach. Serdecznie zapraszam! Temat podrabianych iPhone'ów naprawdę ciągnie się już długo, praktycznie od premiery pierwszych modeli tego telefonu. Są tworzone jego podróbki, telefony, które mają imitować właśnie iPhone'a, które mają wyglądać jak iPhone, które mają działać jak iPhone. No i naprawdę na rynku jest coraz więcej tych modeli. Szczególnie ze wschodniej strony naszego globu napływa do nas naprawdę dużo tego rodzaju telefonów. Dlatego dziś na przykładzie iPhone'a 6 chciałbym Wam powiedzieć, jak odróżnić taką podróbkę, no i czy warto w ogóle interesować się takim telefonem, chociaż tutaj odpowiedź chyba nasuwa się od razu. Pierwsza rzecz, czyli wygląd samego telefonu. Powiem Wam uczciwie, że jak patrzyłem na różnego rodzaju i różnej jakości telefony, te podróbki, to muszę Wam szczerze powiedzieć, że naprawdę niektóre są niemal idealne. To znaczy, że osoba, która nie interesuje się telefonami na co dzień, szczególnie jeśli nie ogląda iPhone'ów za często, może powiedzieć od razu, że to jest iPhone na pewno, mówiąc o tej podróbce. Niestety te podróbki naprawdę wyglądają czasami niemal identycznie jak oryginał, więc odróżnienie bez jakiejś tam większej specjalistycznej wiedzy no jest ciężkie na pierwszy rzut oka. No ale co na pewno można zauważyć? Szczególnie przy tych modelach iPhone'ów 5S, 6, 6S, obudowa jest nietrudna do podrobienia, tak można powiedzieć, przynajmniej ja tak uważam. Dlatego wszystkie osoby czy firmy, które podrabiają właśnie iPhone'y, no nie mają jakoś szczególnie utrudnionego zadania. Po pierwsze, jeśli patrzymy sobie od dołu, od razu zobaczymy, że mamy trochę inny rozmiar i układ głośników, czyli tych dziurek, które jakby tutaj są. W tych podrabianych iPhone'ach one często są mniejsze, chociaż nie wiem w sumie dlaczego, bo chyba akurat to jest jedna z najprostszych rzeczy, jakie można podrobić. Natomiast są mniejsze właśnie i te wszystkie wejścia, właśnie jak na przykład port mini jack czy lightning, są lekko przesunięte w którąś stronę. Ale tak jak Wam mówię, na pierwszy rzut oka jest ciężko od razu tak wychwycić. Druga strona, lampy doświetlające do aparatu. Oczywiście tutaj jest dwukolorowa ze względu na zmianę jego barw. Natomiast w tych podrabianych modelach jest to całkowicie jednolity kolor, to znaczy jest to bardziej ten jasny kolor, nie ma jakby tego rozróżnienia. No ale to też jakby trzeba wiedzieć, że w oryginale jest inaczej. Druga rzecz, wszystkie te napisy, które tutaj są, one nie są idealnie przerysowane, bo też z prawnego punktu widzenia nie mogą. A na dowód tego mogę Wam powiedzieć, że na podrabianych iPhone'ach nie ma czegoś takiego jak Design by Apple in California, tylko jest Design by Apple in China. Co już nam daje do myślenia, że jednak to jest podróbka, to jest typowa podróbka. Natomiast kto z nas czyta od razu po wyjęciu z pudełka napis, który jest na tyle budowy? Bo wydaje mi się, że nic. Warto też powiedzieć o tych przyciskach bocznych, czy tym przycisku do wyciszania iPhone'a, ze względu na to, że one w podrabianych iPhone'ach mają często inną wielkość oraz są lekko inaczej umiejscowione. Teraz chciałbym się skupić na tym komponencie, czyli na ekranie, bo na próżno szukać w podróbkach iPhone'ów ekranu typu Retina. Są to o wiele gorszej jakości ekrany i w zasadzie we wszystkich podróbkach, które tam widziałam, są one po prostu od razu zauważalne, że nie ma tu na pewno dobrej jakości wyświetlacza, więc po tym już można rozpoznać, że ten telefon jest podrabiany. Następną sprawą, do której możemy jakby się dostać, jest to, że nie ma czytnika linii papilarnych. Po prostu w tych podrabianych telefonach nie działa Touch ID. Natomiast kiedy dostaniemy się już do systemu, powinniśmy mieć sytuację już jasną i klarowną, bo na podróbkach iPhone'ów nigdy nie znajdziecie systemu od Apple, czyli iOS-a. Mogą być to systemy bardzo podobne, bazujące na Androidzie, z jakimiś imitacjami, z jakimiś nakładkami, natomiast zawsze będą one działały gorzej, będą zacinały się, będą miały lagi, bo po prostu nie da się zrobić takiej dobrej nakładki, która by działała identycznie jak iOS. Po prostu się tego nie da, więc na pierwszy rzut oka po kilkunastu sekundach, kilkudziesięciu będziemy od razu widzieć, że coś tu nie gra, że okej, że jest coś podobnego do iOS-a, ale na pewno to nie jest iOS i to już wtedy Wam powinno dać znać. Szczególnie jeśli patrzycie na taki telefon, oglądacie go przy osobie, od której go chcecie kupić, że nie ma sensu się w to bawić, że po prostu to jest idealna, powiedzmy, nakładka, ale ciągle nakładka i na pewno to nie jest iOS. Możecie też sobie sprawdzić, jak działają poszczególne aplikacje, wejść w Safari i tak dalej i zobaczyć, że będą naprawdę różnice względem oryginału. Tutaj znowu mówię względem oryginału, a jak ktoś się nie zna, nie interesuje właśnie jak wyglądają oryginalne iPhone, no to będzie miał problem
z odróżnieniem tych konkretnych jakby programów, natomiast same działanie systemu na pewno powie nie, nie kupuj mnie. I to by było na tyle o samym urządzeniu, natomiast te urządzenia są często zabezpieczone prawie takimi samymi pudełkami, jak dodawane są w oryginalnych iPhone'ach. Mówię prawie, dlaczego? Ze względu na to, że pudełko samo można podrobić, natomiast z tyłu jest taka ważna jakby naklejka, czy po prostu są wydrukowane specjalne takie informacje odnośnie numeru e-mail, seryjnego i innych numerów jakiejś tam partii właśnie o danym iPhone'ie. Na tych podrobionych iPhone'ach te numery e-mail są często jakby kradzione z innych oryginalnych telefonów, są po prostu przyklejane, jest jeden numer e-mail przyklejany na przykład na 1000 telefonów, a powinien być unikatowy. Więc potem też możecie się zorientować, czy, z czym macie tak naprawdę do czynienia. Możecie sobie po prostu też sprawdzić ten numer e-mail na konkretnych stronach i będziecie mieć jasność, że ten iPhone po prostu nie jest oryginalny. Podsumowując już, jeśli traficie na jakąś super aukcję, w której iPhone jest o 50% tańszy niż normalnie wynosi cena rynkowa, to warto kilka minut poświęcić na sprawdzenie, czy na pewno jest on warty zakupu ze względu na to, że możecie się wpakować w niezłe jakby tarapaty, w szczególności po prostu też stracić pieniądze i niepotrzebnie zmarnować trochę czasu, więc warto po prostu zwrócić uwagę i porównać sobie do oryginału, jak jest zbudowany, czy na pewno są te umiejscowienia przycisków tak jak w oryginale, czy karton jest od spodu, też ma tam wszystkie informacje prawdziwe przede wszystkim. No i sprawdzić też, jeśli możecie, jeśli macie jakby odbiór osobisty, sprawdzić, czy działanie systemu, czy system po prostu to jest iOS i czy ten system nie przycina, wskazując na to, że po prostu jest to ściema jakaś bazująca właśnie na Androidzie. Niemniej jednak chciałbym bardzo mocno zaakcentować w tym filmie, że nie polecam Wam kupna tego podrobionego iPhone'a, który nawet kosztuje kilkanaście razy mniej niż normalnie, ze względu na to, że taka podróżka iPhone'a po prostu nigdy nie będzie działała tak jak normalny, oryginalny iPhone. Polecam Wam w wypadku, jeśli nie chcecie przeznaczyć jakichś większych pieniędzy właśnie na nowego iPhone'a, kupić jakąś starszą wersję, na przykład 4, 4S'a, która naprawdę już teraz niedużo kosztuje. Będziecie mogli się cieszyć oryginalnym sprzętem, oryginalnym systemem, który będzie działał może nie ultra szybko, natomiast na pewno Wam sprawi większą radość taki telefon, aniżeli podrobiony iPhone 6. To by było na tyle ode mnie. Myślę, że wyczerpałem ten temat, natomiast jeśli macie do mnie jeszcze jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach pod filmem. Możecie mi też śledzić na Twitterze oraz Facebooku. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Cześć!